może coś klasycznego, nie wiem, pół żartem, pół serio. Za ciężkie. Za ciężkie? Nie na dzisiaj, nie. No to rzymskie wakacje, zobacz, może to. A może bardziej klimaty wschodnie? Szczejony tygrys, ukryty smok. O nie, nie, to za ostre, jest za ostre. Może romantycznie, zakochanie w Rzymie na przykład. Może o północy w Paryżu, ale nie wiem, chyba na Alena to dzisiaj nie mam ochoty. O, ja wiem, ja wiem. Ja to dzisiaj zdecyduję na Bertolucciego. Mały Buda to jest. Niezłe, muszę przyznać, ale Bergman. Jajo węża. To jest to. Was jesteś gotowy za mówienie? Tak, ja poproszę małego Budę. A już przy jajo węża. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to co? Co później? Jakiś film może? Ja cię filmy lubię, takie jakie w telewizji dają, bo innych nie ma. Jaki jest pana ulubiony film akcji? Krajowa czy zagraniczna? Krajowe może być, każdy. Każdy? To Samum. Samum? No. A co to jest za film? Kto to? To film to chyba aktor Bogusław Linda. Przychodźcie, bądźcie z nami, warto, bo to jest przyszłość. Przeprowadzamy interwencję i na pewno nie udzielę pani informacji. Ja nie widziałem żadnego, szczerze powiedziawszy. Żadnego filmu o policji? Akademia Policyjna? Jakoś tak? A to oglądałem, w latach młodości, tak. Podobało się panu? Podobało się. Jaki film widział pan ostatnio? No nie pamiętam, Trans. Trans? No. Kiedy to było? Wczoraj. I co pan o nim powie? O tym filmie? Chyba nie wiem. Nic z tego filmu? Nie, bo zjarany byłem, nic nie pamiętam. Nie wiem, czy boli mnie to, mam całe serce. Dzień dobry, witam, panie prezydencie. W sumie to misja, we mnie jest relaks. 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Teamowań Nowe Horyzonty uważamy za otwarty.